serdecznie, z tej strony Apple na YouTube i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak wymienić obudowę w iPhone 4 na 4S, no bo to jest ta sama obudowa, w swoim jakby domu, tak, nie oddając go do serwisu. Będziemy po prostu potrzebowali jedynie śrubokręta, który możecie dostać na internecie za około 2 zł, on jest w kształcie takiej gwiazdy. Wpiszcie po prostu sobie narzędzia do iPhone 4. Wyskoczy Wam ten śrubokręt na pewno. I oczywiście będziemy potrzebowali tego panelu z tyłu, żeby zmienić go z tym. No i zabierajmy się do pracy, tak? Jedna uwaga tutaj jeszcze na sam początek. Jak widzicie, ja mam tu taki jakby uszczerbek na tym aluminium. Wzięło się do tego, że po prostu ja już otwierałem tego iPhone'a raz i po prostu śruba mi się trochę wyrobiła i nie mogłem jej otworzyć normalnie. Musiałem naciąć kątówką. Może tak, no tak musiało być po prostu, ale nie przejmujcie się tym, bez problemu dalej te śruby odkręcają się. Ok, no to zabierajmy się do pracy. Bez problemu powinny iść. I taka mała uwaga, kupcie na pewno ten śrubokręt, bo znam przypadki po prostu, że ludzie otwierają to nożem, później te śruby właśnie się niszczą i w ogóle jest ciężko otworzyć tą obudowę wtedy, więc nie warto po prostu marnować tutaj tej obudowy na rzecz kupienia śrubokręta za 2 zł, bo on tyle w zasadzie kosztuje. Ok, trafiłem. Tu ta śrubka jest bardzo mała, jak widzicie, więc warto ją sobie tutaj z boku położyć. Natomiast teraz wyostrzywam tutaj. Natomiast teraz będziemy tą lewą otwierać. Ok, i druga wyszła, też ją połóżcie sobie gdzieś tu z boku, żeby się nie zgubiła. Bardzo prosto, teraz schodzi ta obudowa do przodu, musimy ją popchnąć. Jak widzicie, już się otwiera. Ok. Jak widzicie, ukazuje się nam cała jakby wnętrzność iPhone'a. No, ta jakby obudowa, nie wiem, jak będziecie chcieli, ją zostawcie, ale mi się ona nie przydaje, wyrzucę po prostu. Będę musiał sobie nałożyć tą. Ok, zdjąłem folię i możemy zabierać się do założenia z powrotem tej obudowy. Jak widzicie, wkładamy ją tak też trochę do tyłu, do przodu bardziej i dopiero teraz domykamy, bo tak samo ją otwieraliśmy. Trzeba ją zgnieść. Coś ciężko wchodzi, ale okej, jeszcze trochę. O, teraz. Okej. Ok, jak to powinno w miarę wyglądać. Jak już zobaczycie, że jest dobrze jakby przypasowana ta obudowa, możecie wziąć śrubokręt i znowu dokręcić. No i to by było generalnie na tyle. Tutaj nie będzie większych problemów z dokręceniem tego. Jeśli Wam poradnik się podobał, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Jeśli mielibyście pytanie, czy do tego filmu, czy do mojego całego kanału, no to śmiało piszcie tutaj, albo na YouTubie, albo na moim Twitterze. No i to by było w zasadzie tyle. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.